Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie wykładam przede wszystkim przedmioty na kierunku turystyka i rekreacja. Są one związane z moimi zainteresowaniami i dydaktycznymi, i naukowymi, ale również z tym, co robię w praktyce. Poza tym możecie mnie też spotkać na zajęciach z zarządzania i angielskiego w biznesie. WSB to dla mnie coś więcej niż tylko miejsce pracy. To miejsce, w którym mogę się rozwijać zarówno naukowo i dydaktycznie, ale też miejsce, w którym spotykam ciekawych ludzi i również nimi się inspiruję. Dla swoich studentów nie mam jakiegoś gotowego tekstu, jakiejś mantry, którą mają powtarzać do końca życia, ale zawsze zwracam im uwagę na to, że w czasach, w których cała wiedza świata znajduje się w telefonie komórkowym, to warto być innowacyjnym i kreatywnym, niezależnie czy chodzi o pracę zawodową, o studia, czy kontakty prywatne. Ze swoich studiów najbardziej pamiętam ludzi i studentów, z którymi studiowałem i nadal mamy kontakt i widujemy się od czasu do czasu, również wykładowców, którzy mieli wpływ na mnie i na to, jaką jestem teraz osobą. Dodatkowo współpracuję i dydaktycznie, i naukowo z moją macierzystą uczelnią, więc mam okazję zobaczyć to wszystko z drugiej perspektywy, czyli wcześniej z perspektywy studenta, a teraz z perspektywy wykładowcy. Moją największą pasją jest aktywność fizyczna. Każdą wolną chwilę staram się spędzać aktywnie. Jak mam możliwość, to na windsurfingu lub na nartach, a jeżeli nie, to staram się znaleźć sobie inne sposoby, tak by być cały czas w ruchu. I tą aktywnością fizyczną staram się też zarażać najbliższych, ale też i studentów. Jeżeli miałbym Wam powiedzieć, co zrobić, żeby Wasze studia były fantastyczne, to z perspektywy wykładowcy zdawajcie wszystko w pierwszym terminie. A z perspektywy studenta to spędzajcie czas z ludźmi, nawiązujcie kontakty i bawcie się dobrze.